środku lasu. Jakieś stare zabudowania. Podejrzewam, że to może być jakaś stara leśniczówka albo jakieś budynki nadleśnictwa. Miejsce postojowe z drugiej strony tych działeczek. I tutaj druga działka. Można kupić, wybudować się w fajnym miejscu. Jelenie przychodzą na pewno tutaj za płot, więc ruszamy. Zmiana lokalizacji. Szybka kanapka. Trochę kawki. I lecimy, bo za chwilę południe. A my znowu na zero. Postanowiłem podjechać właśnie na taki rewir, na którym jeszcze nigdy nie byłem. No i znowu pewnie pochodzę z godzinę, może dwie. Typowo rozpoznawczo. No i trzeba będzie się zawijać do domu, bo jakoś morale spadły. I to bardzo. A jakieś to bagienko takie wciągająco zasysające, więc lecimy dookoła. Po prawej stronie będą młodniki. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Czy jest jakiś świeższy ślad niż te, które do tej pory spotykałem. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że w końcu chyba jestem w miejscu, w które nie wszyscy zbieracze przychodzą, w którym jest sporo tropów. Może one na razie nie są jakieś mega świeże. Mam nadzieję, że nie utonę tutaj. Ale generalnie na pewno nie było tu grzybiarzy. A więc jest szansa, że nawet coś może starszego uda się znaleźć. Niekoniecznie właśnie jakieś świeżaki. Trzeba byłoby tu pochodzić. Przestrzeń jest, klimat jest. A więc latamy. Sporo śladów zwierzyny, ale nie widać świeżych odchodów w tych bagienkach. Nie ma tutaj też takiego miejsca, które mogłoby być chyba jakąś taką ostoją dla tej zwierzyny. Jakby tędy przechodziły po prostu gdzieś z miejsca na miejsce, ale nie widać tutaj takich miejsc do stacjonowania, czy żeby stacjonowały w tych miejscach. Lecę dalej. Znowu jakaś łąka, tym razem jakieś wydzielone rewiry, może jakieś młodniki. A ja dalej w kierunku, czy też wzdłuż tego czegoś, co to nie wiem, czy to strumyk, czy to rzeczka, czy to rów, czy to po prostu jakieś zagłębienie w terenie i tędy coś tutaj spływa, jakaś woda. Zbliżam się do miejscówki, w której widać ślady pałowania i to takie świeże, ale widać coś jeszcze. Słuchajcie, to jest kataklizm. Wszystkie młode sosny wyłożone, po prostu śnieg je wypłaszczył. Jeśli nawet tutaj jakiś zrzut kiedyś leżał, to już na pewno nie leży. Nie sądzę, żebym miał okazję go podnieść. Teraz zobaczcie to, co tu się dzieje.
Drzewa miały po 5 metrów, a teraz leżą na metrze. Te leżą trochę wyżej. Te sosny oczywiście powykładane do usunięcia wszystko. Jak nie połamane, to uszkodzony system korzeniowy, powyrywane, popodnoszone korzenie. No i cóż, przyjdą leśnicy wycinać i znajdą rosochę tego bynia, który tutaj sobie obdzierał te drzewka. A ja znowu z niczym. Taki młodniczek mi się przytrafił po drodze. 10 km za mną. 4 godziny łażenia też za mną. No i niestety nic oprócz odchodów starszych, świeższych. Nic tu w tym młodniku nie ma. Tam jest kolejny, też chyba nieogrodzony. Więc jeszcze tam pójdziemy na krótką, szybką penetrację. Ale niestety nie widać tutaj jak do tej pory trofeów. Trofeów brak. Ale może mi w końcu dopisze szczęście. Pobiegło 5 byków. Szkoda, że nie mam przygotowanej lornetki, bo ładnie się patrzy jeden. Wydaje mi się, że był z jedną tyką. Zaraz zobaczymy. Mam kiepskie miejsce obserwacyjne. Jest 5 byków. Jeden ma jedną tykę i wracają w moim kierunku. Pięć byków, dwa młode, trzy starsze. Jeden z jedną tyką. Takie dziesiątaki, dwunastaki. Więcej tam mi się nie udało naliczyć, bo jednak tych drzew za dużo, żeby dało radę to dokładniej policzyć. Ale nie były jakoś wystraszone szczególnie, więc mogłem się poprzyglądać im trochę przez lornetkę. Trochę za daleko, żeby nagrać to na telefon. Ale nie ma źle. A więc w przeciwieństwie do tego, co widziałem w środę, a więc 5 byków, także w środę tamte miały komplet, to dzisiaj jeden coś tam już zgubił. No i teraz weź w tym wszystkim, w całym tym bałaganie, znajdź tą jedną tykę. To musi być fart po prostu. Jak tu podjechałem, to mówiłem, że nigdy tu nie byłem, ale tutaj normalnie co krok to lepszy rewir, co krok to większy potencjał. Po prostu wszedłem teraz w takie miejsce, taką miejscóweczkę, jest mnóstwo spałowanych drzew, jest jakieś bagienko, wszystko jest świeże, tutaj dookoła trzeba to obejść, ja nie wiem, czy ja za dnia wrócę dzisiaj do domu. No miejscowa jest super, ale tam dalej są spałowane drzewa. Tylko jak tu się przeprawić na drugą stronę tego rwącego potoku.
coś trzeba opracować. Piękne miejsce. Postscriptum. Fajny widoczek na Bajorko z Ambony. Jest tam jeden ciekawy patyk, który pójdę obejrzeć. Raczej nie sądzę, żeby to był zrzut, ale jak już go dostrzegłem przez lornetkę, to trzeba pójść gdzieś tam zobaczyć. Zwłaszcza, że jest po drodze. Gdzieś tu leży. No, chyba będę częściej na Ambony zaglądał, zwłaszcza w takich miejscach. Trzy pobiegły, trzy kolejne za nimi, wszystko stoi, nie boją się, za bardzo teraz uciekły. Pełen komplet poroża. Jeden został, reszta poszła. O, dwa zostały. Dziwne jest to, że przechodziłem tędy. Idę dokładnie po swojej dróżce. To są te wyłożone sosny, które już wam pokazywałem. Wtedy szedłem blisko tych sosen. Tutaj jest ten młodnik spałowany tam za tymi sosnami, co mówiłem, że łoś pałował. I wracam dokładnie po śladzie. No tym razem 12 tyk uciekło, ale zapach. 12 tyk, kompletne poroże. A więc to jeszcze nie pora. To jeszcze nie pora, żeby łazić i tutaj chcąc nie chcąc straszyć tą zwierzynę i gdzieś ją przeganiać. Chociaż tutaj jest tyle ludzi za moimi plecami, ledwo wyszedłem, zszedłem z tej ambony, wszedłem w młodnik i za moimi plecami za chwilę na drugim skraju młodnika wyszła kobietka, rozejrzała się, widziała, że ja idę, weszła głębiej w las, a więc zbieraczy tutaj nie brakuje. No cóż, chyba czas na podsumowanie. 21 tyk. Co prawda, wszystkie mi uciekły. Żadnej nie dało rady podnieść. Ale wypad udany. Żałuję tej pierwszej lokalizacji. Szkoda, że widząc tylko i wyłącznie stare odchody, wcześniej się stamtąd nie zawinąłem. Zmarnowałem tam trochę czasu i energii. Myślę, że tutaj by sobie fajnie pochodził na tej lokalizacji. No ale cóż, następnym razem szybko już tam nie wrócę, natomiast tu jak najbardziej. Jestem mega zadowolony, jak widać nie ma na razie jeszcze jakiegoś tak mega ciśnienia, że inni zbierają, a ja nie zbieram, nie mogę trafić. A chyba na razie nikt nie podnosi tutaj, bo jelenie biegają w kompletnym, po prostu uzbrojeniu w kompletny tyka, więc nic tu nie zostało zgubione. Dochodzi 15, 15 km za mną po różnego rodzaju bagnach, młodnikach,
tego typu kwestiach. No i może jeszcze dzisiaj zaliczymy jakiś finał Pucharu Polski, bo to start z Treflem Sopot dzisiaj na Globusie o 18:00. Może się uda jeszcze tam wbić. Globus to taka hala widowiskowo-sportowa w Lublinie. Dzięki za oglądanie. No i do następnego. Myślę, że bardzo duża szansa jest, że ponownie gdzieś tutaj z tych rewirów będzie jeszcze z jedno albo i więcej nagrań.